pełni zgadzam się z tezą, że dla Stanów Zjednoczonych bardzo opłacalne jest i finansowo, i politycznie, i militarnie ze względów bezpieczeństwa zdjęcie takiego odium zagrożenia ze strony Rosji poprzez wspieranie Ukrainy i uczestniczenie logistyczne, sprzętowe, polityczne, aniżeli gdybyśmy to porównali do możliwej toczonej wojny teoretycznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, gdyby ona miała miejsce. Oczywiście, że tak. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że tutaj następuje bardzo silna weryfikacja potencjału rosyjskiego w starciu po pierwsze z determinacją ukraińską i ich organizacją, ale także potencjałem, powiedzmy w uproszczeniu, zachodnim, do którego my się zaliczamy. Też trzeba zdać sobie sprawę, że Rosja właściwie przeszła na produkcję tak zwaną wojenną, czyli przestawiła zakłady przemysłowe do produkcji na rzecz wojska. Stany Zjednoczone absolutnie tego nie zrobiły, ani nie zrobiły de facto żadne inne państwa. Czyli na razie ta pomoc, która jest realizowana dla Ukrainy, pochodzi z zasobów i produkcji bieżącej, która nie wymaga i nie wymagała angażowania innego potencjału tych krajów. W związku z tym tutaj jest jeszcze możliwość zapasu, tak? Natomiast bez takiej silnej roli Stanów Zjednoczonych i wysiłku przemysłowego absolutnie Ukraina sobie nie poradzi. I nawet w kwestiach finansowych czasami to jest opłacalne. Po prostu warto wydać teraz środki, żeby tą wojnę zakończyć i odebrać Rosji tą agresywną, znaczy możliwość prowadzenia agresywnej polityki tu i teraz, skoro Rosja rozpoczęła ten konflikt, aniżeli go wygasić szybko i dać czas Rosji na odbudowanie zdolności, na wyciągnięcie wniosków, przeformatowanie, udoskonalenie armii i stanąć ponownie przed problemem, który dziś jest, brzydko mówiąc, rozgrzebany. Lepiej go zakończyć tu i teraz. A jaki efekt osiągniemy, tego nie wie nikt, włącznie z wywiadem amerykańskim prezydentem Stanów Zjednoczonych czy prezydentem Putinem absolutnym.